W jakim stanie jest Krystyna Loska? Pani Krystyna to jedna z bardziej znanych prezenterek w Polsce. Los w ostatnich latach nie oszczędzał tej legendy telewizji. Loska straciła męża, a także sama podupadła na zdrowiu. Niedawno postanowiła wypowiedzieć się na temat tego, jak się czuje. Krystyna Loska, 85 lat, skończyła 25 lipca 2022 roku. Swoją karierę zaczęła na początku lat 60., to właśnie wtedy zyskała sympatię i uznanie widzów. Przez większość swojej kariery pracowała jako konferansjerka oraz prezenterka. Jako spikerka mogła pochwalić się umiejętnością przedstawienia z pamięci programu na cały dzień. Los nie był jednak dla Krystyny łaskawy. Ta wielka gwiazda 6 lat temu straciła ukochanego męża. Po tym smutnym wydarzeniu przeszła zawał. Niedawno w mediach zrobiło się głośno o pani Krystynie przez jej głodową emeryturę. Okazuje się, że gwiazda otrzymuje tylko 1500 zł miesięcznie. Nie starcza jej więc na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Na szczęście gwiazda może liczyć na zięcia oraz ukochaną córkę. W mediach pojawiły się również spekulacje na temat coraz gorszego stanu zdrowia gwiazdy. Okazuje się, że pani Krystyna nie czuje się dobrze. Po przebytym zawale doszła już do siebie i teraz stara się wrócić do normalnego funkcjonowania. W jednym z wywiadów udzielonych dla magazynu Viva zdradziła, jak się czuje. Jeszcze niedawno jeden z tabloidów pisał, że prezenterka jest w fatalnym stanie. Sama zainteresowana jednak tego nie potwierdza i w najnowszym wywiadzie mówi tak. Wbrew temu, co piszą, jestem w dobrej formie. To jednak przykre uczucie, gdy zerkam na gazetę i czytam, że jestem ciężko chora. A ludzie stojący wokół mnie dziwią się, że ja z nimi stoję i rozmawiam. Na szczęście czuję się znakomicie, to dla mnie najważniejsze i bardzo mnie to cieszy, wyjawiła Loska w rozmowie z Show. Dodała, że jest troszkę przytłoczona tym, co dzieje się z cenami w sklepach, tym, że ludzie nie będą mieli czym ogrzać domów i tym, że wielu młodych ludzi ma kredyty, a stopy procentowe strasznie idą w górę, co do niczego dobrego nie prowadzi. Osobiście myślę, że teraz mamy wszystko w sklepach, ale nie na wszystko nas stać. Podobna sytuacja była w PRL-u, tylko wtedy nic nie było w sklepach. Niestety nic na to nie poradzimy, a żyć musimy dalej, zakończyła. Czy pani Krystyna ma rację, mówiąc o szalejących cenach oraz szybującej inflacji? Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.